pierwsze to dobry wieczór. Akurat jeżeli chodzi o samo spotkanie, to pierwsze 30 minut był to taki bezbarwny mecz, ani jedna, ani druga strona nie miała jakiejś sytuacji. Gra toczyła się bardzo często w środku pola. My akurat chcieliśmy przetrzymać ten pressing agresywny Górnika i nam się to prawie udało, bo w tym momencie zaczęliśmy grać, utrzymywaliśmy się przy piłce i rzut karny zmienił oblicze tego spotkania i widać było wtedy, że zdecydowanie łatwiej zespołowi Górnika ustawionego na kontratak jest to przejście do ofensywy im to ułatwiało. My zbyt wolno niektóre akcje rozgrywaliśmy, ale mieliśmy kilka sytuacji, które gdybyśmy lepiej dograli. W drugiej połowie chcieliśmy też spokojnie od 60 minuty zmienić ustawienie i przejść na zdecydowanie bardziej ofensywne. No i prawie w tym momencie straciliśmy bramkę na 2-0 po rzucie wolnym, a był później to taki fragment, gdzie szkoda, że nie zdobyliśmy w tej 77 minucie bramki na 2-1, bo mieliśmy dwie sytuacje, mieliśmy dwie poprzeczkę, słupek i wtedy na pewno ten mecz stał się zdecydowanie bardziej nerwowy dla zespołu Górnika, a tak przegraliśmy to spotkanie, no ale było bardzo ciężko nam dzisiaj tutaj wygrać i akurat jeżeli chodzi o zespół, no nie mogę mieć do nich pretensji, bo jeżeli chodzi o zaangażowanie, chcieli, jeżeli chodzi o podejście, też chcieli, grać w piłkę, też się starali, a nie zawsze da się wygrać przeciwko przeciwnikom. Dziękuję bardzo. O podsumowanie spotkania poproszę również trenera Górnika Zabrze, Józefa Dankowskiego. Jeżeli druga połowa była dobra, to pierwsza była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Pomimo tego, że strzeliliśmy tylko jedną bramkę, myślę, że i sama organizacja gry, zaangażowanie zawodników, płynność gry, no, pokazała, że te możliwości, o których wspominałem nieraz, drzemiące w zawodnikach Górnika, no dzisiaj w pierwszej połowie dały wyraz, pełny wyraz. No druga połowa, troszeczkę gra się wyrównała, no ale jeżeli się przegrywa 1-0, no to nie ma się na co czekać, czy się przegra 2, czy się przegra 3 w tym wypadku. No trzeba próbować. Jagiellonia spróbowała, myśmy umieli się wybronić, no i wykorzystaliśmy swoje okazję, mając Roberta w zespole, który perfekcyjnie uderza te stałe fragmenty gry, wykorzystaliśmy te nadarzające się sytuacje. No i myślę, że z całości, przebiegu całości, zwycięstwo jak najbardziej zasłużone. Wspomnę, że to nie tylko Robert jest współtwórcą tego, on był wykonawcą. Całemu zespołowi należą się gorące, nie tyle podziękowania, co słowa uznania za prowadzenie w takim tempie gry. Nie popadamy w jakąś tam super euforię. Był to mecz, dobry mecz w naszym wykonaniu, no i postaramy się w kolejnym meczu potwierdzać tylko tą formę, jaką myślę, że będziemy prezentowali w następnych meczach. Dziękuję. Również o komentarz proszę również Roberta Jerza. Wiedzieliśmy, że ten mecz nie będzie łatwy i chcieliśmy potwierdzić w tym meczu punkt z Legii, co nam się udało. Myślę, że ten mecz z naszej strony był dobry. Myślę, że różnica między oboma drużynami była taka, że my te sytuacje wykorzystaliśmy i Jagiellonia nie. Bardzo zapraszam teraz do zadawania pytań. Proszę o zgłaszanie się, ja podam mikrofon. Nie, sędzia zagwizdał, to znaczy, że był. Kontynuuję też do Michała pytanie o tą trzecią bramkę. Faktycznie potwierdzono, że spalony. Pierwsza kontrowersyjny, jak ten rzut karny, trzecia spalony, czy biorąc pod uwagę, że sędziowie mogą się mylić, masz dzisiaj uwagi i pretensje do arbitra? Nie, bardzo dobrze sędziował. I mam pytanie jeszcze do Roberta Jerza, czy jesteś wyznaczony do rzutów karnych, czy jednak na boisku była dyskusja, kto ma tą jedenastkę dzisiaj wykonywać? Nie, jest nas trzech wyznaczonych i ja to zabrałem na siebie i jestem szczęśliwy, że z karnego była bramka.